śmierci wielkiego górala, filozofa i niezwykle pogodnego człowieka, księdza profesora Józefa Tischnera, minęło już 18 lat. Mieszkańcy Łopusznej, samorządowcy, ludzie nauki i wszyscy inni, dla których ten wybitny góral był bliski, spotykają się co roku, aby uczcić jego pamięć. Obchodzimy dzisiaj 18. rocznicę śmierci księdza profesora Józefa Tischnera, naszego znakomitego górala, człowieka, kapelana, miłośnika kultury góralskiej, filozofa. No, wiele można by było jeszcze wyliczyć innych jego pięknych funkcji i talentów, ale właśnie 28 czerwca mija właśnie 18 lat od jego odejścia. I dlatego dzisiejsza uroczystość w Łopusznej jest wielkim świętem. Świętem dla upamiętnienia jego osoby. Bo znając go od dziecka, mogę powiedzieć, że takiego kapłana, takiego człowieka nie spotkałam w swoim życiu. Program wczorajszego upamiętnienia księdza profesora Józefa Tischnera miał wymiar zarówno duchowy, jak i fizyczny. Jedną stronę reprezentowała wspólna modlitwa, zaś drugą spektakl będący przekrojem przez twórczość góralskiego księdza i profesora. Tegoroczne obchody związane z rocznicą śmierci księdza profesora Józefa Tischnera rozpoczynimy tradycyjnie jak co roku na cmentarzu, składając wiązanki kwiatów, a i zmówiliśmy krótki pociorek, to jest właśnie w intencji dusy świętej pamięci księdza profesora. Były oczywiście poczty sztandarowe, była oczywiście kapela góralsko, no bo ksiądz Tischner to te nuty góralskie kochał i zawsze tam gdzieś w sercu je miał, także nie mogłoby się, to obyć bez kapeli góralskiej. I potem po tej krótkiej modlitwie przyszliśmy tu do kościółka parafialnego w Łopusznej, właśnie została odprawiona msza święta w intencji dusy świętej pamięci księdza profesora. No i już następnym punktem, który wyjątkowo w tym roku nie będzie się odbywał w Łopusznej, a w Nowym Torgu właśnie w Miejskim Ośrodku Kultury, te uroczystości jeszcze potrwają, bo tam właśnie spektakl wariacje tischnerowskie, kabaret filozoficzny. Wariacje tischnerowskie przed widownią nowotarskiego MOK-u zaprezentował krakowski Teatr Stu. W spektaklu zagrali Jerzy Trela, Krzysztof Pluskota, Andrzej Róg, Marcin Zacharzewski, Beata Szimszejner i Monika Kępka. Kabaret filozoficzny powstał pod okiem Artura Więcka. Widowisko przybliżyło gościom góralską filozofię, ale również pogodę ducha księdza profesora Józefa Tischnera. Dawniej ksiądz nas pocieszał, czerpaliśmy z księdza, prawda, wiele, bo wielką spuściznę również zostawił po odejściu, ale zawsze czerpaliśmy i słuchaliśmy jego słów, jego kazań, jego przemyśleń, prawda? I czasami z takich wielkich problemów, które nam się wydawały, że są nie do przeskoczenia, po prostu one były takie bardzo malutkie. I dzisiaj krakowscy aktorzy na scenie właśnie będą mówić fragmenty filozofii po góralsku, jego, ale również pani Wandy Czubernatowej. Będą również teksty pani Wandy Czubernatowej. Ksiądz profesor Józef Tischner to bez wątpienia wybitny góral, kapłan, Polak i filozof. Do dziś spuścizna, którą pozostawił, jest nauką i wsparciem nie tylko dla akademickiej społeczności, ale przede wszystkim dla zwykłych ludzi. I z pewnością będzie również przez następne dziesięciolecia. Dlatego co roku do Łopusznej z całej Polski przyjeżdżają ludzie, aby księdzu profesorowi za to wszystko podziękować.